Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Każdego roku w Polsce hospitalizowanych jest blisko 5 milionów ludzi. Średnia długość tego pobytu szpitalnego oscyluje między 8 a 10 dniami. Można więc powiedzieć, że szpital staje się przez pewien czas domem dla wielu milionów Polaków. I jak to w domu, ważne miejsce zajmuje żywienie. Chciałem się zapytać pana profesora, jaka jest rola żywienia w leczeniu pacjentów w szpitalach? Żywienie nie może być traktowane jako tylko karmienie chorych. Żywienie jest w warunkach szpitalnych i nie tylko zresztą i pozaszpitalnych, jest integralną częścią terapii. Dlatego też w tych działaniach, które powinno się przedsięwziąć w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu, należy ten element bardzo silnie uwzględnić, ponieważ dotyczy to sporej części chorych. My wiemy z różnych badań, że chorzy, którzy docierają do szpitala, przynajmniej w 1/3, a nawet około 40% wykazują jakieś cechy niedożywienia. A to ma z kolei bardzo istotny wpływ na sam przebieg terapii, ponieważ powoduje, że leki u osób niedożywionych działają inaczej. Również częściej powstają powikłania, mało tego, zwiększa się również śmiertelność chorych niedożywionych. W związku z tym żywienie jest integralną częścią terapii. Także nie można tego traktować tylko jako element odżywiania chorych, tak jak to się dzieje w warunkach codziennej naszej sytuacji życiowej, czy w warunkach domowych, pozadomowych. I rozumiem, że w zależności od tego, jaką chorobę leczymy, to też dieta powinna być inna, prawda? Żywienie chorych jest związane z sytuacją zdrowotną oczywiście. Żywienie szpitalne powinno uwzględniać bardzo wiele aspektów. Po pierwsze, powinno uwzględniać niedobory chorych, którzy wchodzą do szpitala. Powinno uwzględniać ich stan chorobowy, możliwość realizacji tej diety i jej spożywania. I dlatego też te wszystkie aspekty w trakcie pobytu chorego muszą być uwzględnione. Mało tego, jeszcze chory w trakcie pobytu w szpitalu jest poddany przecież bardzo wielu rozmaitym procedurom, zabiegom, więc sytuacje, poza tym sam proces chorobowy jest dynamiczny często, w niektórych zwłaszcza ostrych chorobach, takich jak nie wiem, stany septyczne czy ostre zapalenia niektóre, gdzie ta dieta musi być bardzo intensywnie modyfikowana, a mało tego, nawet sposób jej stosowania czy podawania musi być zróżnicowany. Nie zawsze to jest odżywianie doustne, nie muszę być odżywianie poprzez zgłębnik, może być odżywianie pozajelitowe. Jednym słowem, musi być aktualnie dostosowana nie tylko do sytuacji takiej, jak mamy u chorego, jeżeli chodzi o wejście do szpitala, ale również musi być dostosowana do dynamiki choroby, no i oczywiście do samego procesu chorobowego. A kto w szpitalu czuwa nad tym, żeby ta dieta była właśnie adekwatna? Czy to jest lekarz, czy też są profesjonalni dietetycy, którzy nad tym czuwają? No niestety ten problem, to bardzo ważny problem pan poruszył. Ten problem jest teoretycznie relatywnie prosty. Jest pion żywienia w szpitalu, jest pewna hierarchia dotycząca struktur związanych z przygotowaniem posiłków, transportem, całą technologią dostarczania chorych na oddziały, porcjowania, zadbania o to, żeby to dotarło w odpowiednim stanie, odpowiednio ciepłe i tak dalej. Ale też szalenie ważny jest ten element właśnie dystrybucji posiłków w obrębie samego oddziału już, czy danej jednostki organizacyjnej. Tutaj niestety są spore mankamenty. Na ogół to powinno być tak, że na bardzo najniższym szczeblu, czyli w kontakcie pacjent, lekarz i personel zajmujący się żywieniem powinna być wykwalifikowana dietetyczka lub dietetyk.
I tak działo się w wielu oddziałach dotychczas. Niestety sytuacja, która powstała w ostatnich latach, nie sprzyja temu. Mianowicie jest duży niedobór dietetyczek czy dietetyków w oddziałach szpitalnych. Powoduje to, że rwie się ten kontakt pomiędzy zleconym żywieniem, jego realizacją i dystrybucją oraz jakby kontakt pomiędzy potrzebami pacjenta a realizacją tego. Generalnie oczywiście ogólne zasady dietetyczne wyznacza lekarz, ale realizację tego powinna przejąć wykwalifikowana dietetyczka lub dietetyk oddziałowy, który powinien taką dietę zaplanować pod względem oczywiście bilansu energetycznego, podstawowych elementów żywieniowych, mikro, makroelementów, witamin i tak dalej, w odpowiednim proporcjach do sytuacji, która jest niezbędna dla danej sytuacji chorobowej pacjenta. Czyli można powiedzieć, że wybierając szpital, w którym będziemy się leczyć, możemy też to wziąć pod uwagę, tak? Sprawdzić, czy tam jest żywienie opracowane przez dietetyka. Ja myślę, że to byłoby pewnie ideałem, ale praktyka jest zupełnie odmienna. Niestety, wybierając szpital, wybieramy nie tam, gdzie się możemy najszybciej dostać. Raczej te elementy żywieniowe schodzą na plan dalszy. No, co jest niestety mankamentem znaczącym w organizacji ochrony zdrowia. No właśnie, panie profesorze, bo zaczęliśmy od tego, jaka jest rola żywienia w leczeniu chorych w szpitalach. Pan powiedział, że ona jest bardzo duża. Proszę powiedzieć, jakie efekty może dać właśnie stosowanie zdrowego, właściwego żywienia dobranego do choroby? Jakie efekty pozytywne? Jest dzisiaj udowodnione, że odpowiednio zbilansowane żywienie w trakcie pobytu chorego w szpitalu, notabene i poza szpitalem również, ma zasadnicze znaczenie na następujące elementy żywieniowe. Przede wszystkim tak, czas trwania terapii skraca się. Wyraźnie zmniejszają się powikłania, jakie występują, zwłaszcza w przebiegu niektórych ciężkich chorób. Zmniejsza się śmiertelność chorych. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład zespół chorzy z ciężkimi stanami, na przykład septycznymi, czy w ostrym zapaleniu trzustki, z objawami niedożywienia mają pięciokrotnie wyższą śmiertelność niż chorzy z tymi samymi chorobami, ale z prawidłowo zbilansowanym żywieniem i z wyrównaniem niedoborów, jakie to powoduje. Poza tym ten fakt, że chory jest krócej w szpitalu, ma mniejsze powikłania, mniej ilości na przykład antybiotyków musi zużywać. Jest niewątpliwie jednym z ważnych elementów zmniejszenia kosztów leczenia szpitalnego. Czyli te wszystkie ważne aspekty, o których zresztą zawsze mówimy, a dzisiaj szczególnie na to zwracamy uwagę, w warunkach prawidłowego żywienia i wyrównywania niedoborów żywieniowych u chorych leczonych, zwłaszcza w ciężkich stanach, mają kapitalne znaczenie nie tylko dla zdrowia, ale i dla ekonomii. No właśnie, ale rzeczywistość, jak pan profesor wspomniał, jest trochę odmienna od tego ideału i często w mediach nawet pojawiają się takie reportaże dość krytycznie oceniające tę dietę w polskich szpitalach. Jako przykład podawany jest biały chleb z parówką i musztardą na przykład. Czy to jest właściwy kierunek, czy też może rodziny chorych powinny coś przynosić, żeby uzupełnić tę dietę i zadbać szczególnie o jakieś składniki pokarmowe? Znaczy, ja bym chciał tu może rozróżnić dwie rzeczy. To, o czym pan mówi, no to jest oczywiście zwykłe odżywianie chorych w szpitalach. I w większości wypadków chorych niezbyt skomplikowanymi problemami zdrowotnymi, no ja wiem, choćby w takich sytuacjach, jak ja wiem, oddziały położnicze, czy też niektóre oddziały urazowe, gdzie mamy te urazy lżejsze, a często są to skądinąd zdrowi ludzie, to oczywiście oni nie wymagają jakichś znaczących korekt dietetycznych. Ich żywienie szpitalne nie musi wcale odbiegać i na ogół nie odbiega od tego, czym się żywię w domu. Natomiast mówiąc o leczeniu żywieniowym i o żywieniu w ogóle, mam w aspekcie te
tę grupę pacjentów, których w szczególnych sytuacjach, a to jest około, myślę, 30-40% ogólnej populacji hospitalizowanych chorych, wymaga szczególnego nadzoru dietetycznego. Jeżeli weźmiemy ten pierwszy aspekt, no, czyli w ogóle żywienie chorego jako takiego, no to oczywiście te diety zwykle, one nie odbiegają od jakichś takich układów dietetycznych, które no, stosujemy w warunkach domowych, w codziennym życiu. No ta przysłowiowa bułka, parówka czy musztarda, no też i w domu jest przecież używana. I znacząca część chorych może z powodzeniem to, prawda, konsumować. Natomiast wydaje się, że pewne jednostki szpitalne ze względów czysto ekonomicznych, no niestety nie, to żywienie takie podstawowe, no zdają zwykle bardzo uproszczonym sposób, no tam gdzie można możliwie tanio, możliwie łatwo przyrządzić, prawda, rozdystrybuować, podzielić i serwować, prawda, w warunkach oddziałowych. Tutaj pewnie aspekt, może nie wiem, czy będziemy to poruszać, ale to jest istotny aspekt jeszcze kosztów tego żywienia, takiego podstawowego, prawda? Ja nie mówię o leczeniu żywieniowym. Mianowicie to żywienie podstawowe, no niestety jest bardzo ograniczone elementami dostępności ekonomicznej. Z badań, które robiliśmy, co prawda już jakieś 15 lat temu, ale też i z danych, które się pokazują w prasie medycznej i w opracowaniach w ostatnich latach, wynika, że te koszt wsadu żywieniowego, czyli koszt produktu, który dany szpital czy dana jednostka może poświęcić, jest relatywnie skromny. On się waha między 4, nawet poniżej 4 zł do jakichś 5, 6, 7, to zależy od tego, jakie to są jednostki i komu notabene podlegają. Czyli jest to relatywnie dość skromne. No, co prawda w warunkach szpitalnych zawsze się mówi, że no, nie wszyscy chorzy żywią się jednakowo, jest część chorych na dietach, jest część chorych na czczo, więc jakby ta dystrybucja ekonomiczna jest troszkę inna, prawda, że relatywnie te 5 zł na osobę może średnio wypaść po 5, 6 czy 7 nawet złotych na osobę, wliczając tych, którzy akurat w tym danym dniu nie dostają pożywienia, prawda? Tym niemniej są to dość skromne jednak stawki i one, szczerze mówiąc, nie bardzo pozwalają zróżnicować tak tą dietę podstawową. Ciągle mówię o diecie podstawowej. I właśnie o to mi chodziło, panie profesorze. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ta dieta jest w szpitalach często uboga z uwagi na ograniczenia finansowe, to jak rodziny mogą pomóc zadbać tym pacjentom przebywającym w szpitalach w szybszej rekonwalescencji, w podniesieniu odporności, w przyspieszeniu gojenia ran? Jakie składniki, jakie produkty powinni przynosić? Wie pan, w ogóle fenomen donoszenia do szpitala jest fenomenem takim, powiedziałbym, prawie specyficznie polskim. Ja znam wiele szpitali we Francji, gdzie pracowałem przez kilka lat, znam szpitale brytyjskie, może mniej niemieckie, odwiedzałem szpitale w Stanach Zjednoczonych. Szczerze mówiąc, nie napotkałem, a przynajmniej w takiej skali jak u nas, tego, co nazywa się dożywianiem chorych. No, wydaje się, że jakoś to u nas wyjątkowo jest rozbudowane, ale no jest i chyba jest to ważny element, dlatego że trzeba powiedzieć, że dieta szpitalna z czysto formalnych względów, to ona musi być zbilansowana energetycznie pod względem podstawowych składników, pod względem podstawowych produktów, mikro i makroelementów czy witamin. I formalnie jak się robi jadłospis, to osoba sporządzająca jadłospis musi wykazać, że to, co ona sporządziła, odpowiada określonym bilansom żywieniowym, prawda? Tym niemniej jednak wykonawstwo już potem tego jest już nie zawsze odpowiada temu, co jest formalnie na papierze, czyli jak się potem robi kontrolę, czy się sprawdza, no to niby zaplanowane zostało w sposób właściwie no, prawidłowy. Tu się niewiele można uwag zrobić, ale już potem wykonawstwo samo okazuje się, że są niedobory kaloryczne, są niedobory energetyczne w różnych grupach, prawda, białka, węglowodanów czy tłuszczów, niedobory lub nadmiar pewnych produktów, takim
typowym przykładem jest to, że na przykład te budynki dietach szpitalnych, zwłaszcza tych, które są w formie cateringowej dostarczane, bo też to jest jeszcze pewien osobny problem, to na przykład jest nadmiar soli. My wiemy dzisiaj, że sól ma znaczące, pewne istotne znaczenie, jeżeli chodzi o genezę różnych chorób przewlekłych, chorób układu krążenia, nadciśnienia i wskazówki dietetyczne wskazują na ograniczenie soli. A okazuje się, że na przykład wiele kontroli diet szpitalnych wskazuje, że jest dwu- lub trzykrotnie dawka na przykład soli przeżywana. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o zawartość witamin niektórych, jest tylko 70, 40, a nawet 30 i 40% tylko niektórych witamin w diecie szpitalnej. Czyli jakby samowykonawstwo i zbilansowanie tutaj wiele do życzenia jednak pozostawia. Jest też problem kontroli tego wszystkiego, mi się wydaje, w warunkach szpitalnych. Mianowicie nawet w formach cateringowych, bo teraz pewna część szpitali z różnych względów przechodzi na formy cateringowe, czyli nie ma własnego zaplecza wytwarzania produktów czy żywienia, tylko są firmy zewnętrzne dostarczające w różnej formie, albo z wykorzystaniem bazy szpitalnej, albo wyłącznie własnej bazy, prawda? Takie outsourcingowe, prawda? Również sposoby żywienia, to również w tych warunkach jest brak istotnej kontroli. Dany zakład zleca żywienie w firmie zewnętrznej, a trzeba powiedzieć, że rzadko jest kontrola tego, co ta firma dostarcza. Stąd też na przykład bywają czasami zupełnie drastyczne jakieś sytuacje, gdzie po prostu przy braku kontroli okazuje się, że są pewne istotne niedomogi, prawda. No, poza tym często bywa i tak, że trzeba coś doraźnie, prawda, zmienić jeszcze w diecie, ale to już jest problem zupełnie inny niż takiego podstawowego żywienia. To wróćmy do mojego pytania. Co rodzina troszcząca się o tego hospitalizowanego może przynieść zdrowego do jedzenia? Najczęściej osoby, które dostarczają produkty zewnętrzne, dostarczają produkty raczej gotowe, te, które na rynku mogą być. Prawda? To nie jest na przykład dostarczanie pełnodaniowych dań. No, zdarza się i tak oczywiście, ale to raczej dzisiaj chyba już raczej rzadko. Oczywiście, że najlepiej, jeżeli by się porozumiała z lekarzem prowadzącym danego pacjenta, bo są pacjenci, którzy naprawdę nie wymagają żadnego doniesienia. Bo my tutaj mówimy o niedożywieniu, ale też mamy problemy z nadwagą. Zdarza się, że osoba, która ma istotną nadwagę i ta istotna nadwaga może i ma znaczenie w jego patologii, w patologii tego pacjenta, jest dokarmiana jeszcze przez rodzinę zupełnie zbędnie, bo on ma wtedy nadmiar podaży energii, kalorii, prawda? A poza tym nie zawsze może sobie sam to odpowiednio zbilansować. Dlatego też zawsze powinno być to kontakt z lekarzem i zapytanie, czy temu pacjentowi trzeba coś dostarczyć dodatkowo, czy nie. W większości wypadków możemy powiedzieć, że szpital jest w stanie zapewnić zbilansowaną podstawową dietę przy odpowiednim nadzorze oczywiście i kontroli. Także na pytanie, co przynieść, to zależeć będzie od tego, jaki to będzie chory. Jeżeli to będzie ciężko chory, z niewydolnością oddechową, z niewydolnością krążenia, to on pewnie i apetyt będzie miał gorszy, i łaknienie, i my jesteśmy w stanie w pełni zabezpieczyć go, zbilansować, prawda, i w zakresie płynów, i w zakresie diety. I on nie potrzebuje nadmiernego, że tak powiem, żywienia. Jeżeli natomiast to będzie pacjent młody, zdrowy, wymaga po jakimś dużym urazie, na przykład złamaniach kończyn ustronnych, to oczywiście on może mieć dodatkowe żywienie jeszcze w postaci jakichś produktów białkowych, które można mu dostarczyć, czy w postaci, prawda, odpowiednio spreparowanych mięs, wędlin, czy nabiału, ale myślę, że to absolutnie wymaga konsultacji z lekarzem. A co z owocami i warzywami? Owoce i warzywa są niezmiernie ważnym składnikiem codziennej naszej diety przede wszystkim. Tym również szpitalnej.
Jeżeli chodzi o owoce i warzywa, to w zakresie podstawowego żywienia nie ma właściwie istotnych ograniczeń, żeby chorzy mogli to spożywać poza normalną dietą szpitalną. Tym niemniej jednak są pewne schorzenia, zwłaszcza w zakresie przewodu pokarmowego, które wymagają pewnych ograniczeń nawet tego typu produktów. I wydaje się, że to, co powiedziałem na początku, że ten kontakt z lekarzem prowadzącym jest tu istotny w tym wypadku, bo czasami rodzina przynosi pacjentowi, ja wiem, cytrusy, jakieś inne, prawda, owoce, które nie bardzo chory może spożyć, to zostaje, to się nie, jakby nie zużywa. Jest to pewna strata, także absolutnie tutaj bardzo, bardzo rodzinom zalecam kontakt z lekarzem i wskazówki, co przynosi. Kończąc ten temat donoszenia, jeszcze chciałbym zapytać, czy przynoszenie słodyczy jest dobrym pomysłem do szpitala? Złym pomysłem. Słodyczy, no, myśląc głównie o węglowodanach, ciastach, prawda, czy nawet, jak wiem, jakichś wyrobach czekoladowych i tak dalej, jest złym pomysłem, dlatego że wiemy, że nadmiar węglowodanów jest rzeczą niepożądaną, zwłaszcza dla osób z nadwagą czy zaburzeniami metabolicznymi, zaburzeniami lipidowymi. I dlatego też wydaje się, że w tym zakresie powinno się to nie tylko ograniczać, ale raczej do szpitala nie przynosić. No niestety praktyka jest inna. No bo to tak zwykle jak się idzie, prawda, no coś trzeba przynieść, to się, prawda, przynosi coś, co można łatwo dostać na półce sklepowej. Ale absolutnie, jeżeli chodzi o tę część donoszenia produktów, to nie zalecamy tego, wręcz przeciwnie, sugerujemy zawsze rodzinom, żeby nie przynosili produktów. Panie profesorze, a po wyjściu ze szpitala, czy pacjent winien kontynuować te zalecenia żywieniowe, które lekarz mu... Bardzo istotny problem pan porusza. Mianowicie, mówiąc o personelu medycznym i o personelu dietetycznym, czyli tym fachowym personelu, który powinien nadzorować tę część żywieniową, to trzeba powiedzieć tak, że właśnie pani dietetyczka lub pan dietetyk, na kogo są to panie, ma bardzo wielką rolę w tym kontakcie pacjent, zlecenie lekarskie i realizacja. Ale rola dietetyczki to nie tylko jest nadzór nad tym, co pacjent dostaje w bankach szpitalnych, ale jego również jakby kształcenie, uświadamianie do potrzeb żywienia pozaszpitalnego. Pacjent przebywa w szpitalu kilka dni, kilkanaście, czasami dłużej, rzadziej dłużej, ale on jest w warunkach domowych i na przykład wiele chorób metabolicznych, chorób układu krążenia, chorób endokrynnych niektórych, prawda, chorób przewodu pokarmowego, wymaga absolutnie określonego nawet reżimu, powiedziałbym, dietetycznego w warunkach pozaszpitalnych. Dlatego też ten kontakt właśnie z fachowym pracownikiem, który jest w stanie i ma czas, żeby pacjentowi móc udzielić informacji, żeby powiedzieć i skorygować jego nawyki żywieniowe, jest jedną z ważnych ról personelu żywieniowego w warunkach szpitalnych. I tutaj jest duży mankament. Proszę sobie wyobrazić, że o ile zalecenia i światowe, i polskie notabene mówią, że powinno być mniej więcej jedna dietetyczka na około 30-40 łóżek szpitalnych, nie we wszystkich szpitalach, no oczywiście, bo nie we wszystkich oddziałach, bo to nie wszystkie oddziały tego wymagają, to w warunkach polskich, z naszych jeszcze badań Instytutu wynika, że mamy sytuację zupełnie, powiedziałbym, nawet dramatyczną. Polega to na tym, że oddziały szpitalne czy kliniki na poziomie akademickim lub wojewódzkim mają przeciętnie, statystycznie jedną dietetyczkę na około 130-140 łóżek.
No więc siłą rzeczy. Mało, to jeszcze gorzej jest w warunkach na poziomie szpitali powiatowych. Nasze badania wykazują, że jedna dietetyczka w szpitalach powiatowych przypada na około 180, 190, nawet 200 łóżek. No to już jest rzeczą oczywistą, że tu nie ma mowy o czymś takim, jak mówimy, prawda, o rozmawianiu z pacjentem, o profilowaniu jego żywienia, również w warunkach pozaszpitalnych, sugerowanie zmian nawyków żywieniowych i tak dalej. Mało tego, no, dzisiaj ekonomia niestety wszędzie zwycięża, w tym wypadku dość negatywnie, dlatego że pierwszą rzeczą do zwolnień w zakresie personelu i oszczędności jest są piony żywienia. Choćby wziąć pod uwagę i czy nasz szpital, czy inne, prawda, z kilkunastu dietetyczek, które były w warunkach, jak ja zaczynałem pracę przed 20-30 paru laty, to zostało się chyba 4 czy 5 tylko. No bo to jest taki personel, któremu się zawsze dyrekcji wydaje, że no, doktora trudno zwolnić, bo potrzebny, no, pielęgniarek brak. Prawda, no salowych w ogóle nie ma. No to co można zwolnić? No dietetyczkę, no bo w końcu to ktoś to jedzenie choremu poda, prawda? No to jest oczywiście ten tok myślenia, nie, oczywiście nie absolutnie nie we wszystkich dyrekcjach, bo są niektóre szpitale znakomicie w tym pod względem zorganizowane. Także to jest bardzo złożony problem, ale trzeba powiedzieć, że w warunkach naszych jest źle rozwiązany. Panie profesorze, chciałbym jeszcze na koniec zapytać, czy Instytut Żywności i Żywienia jakoś wspiera polskie szpitale we wdrażaniu prawidłowych zasad żywienia chorych? No, rola Instytutu jest tutaj, powiedziałbym, znacząca, bądź nawet podstawowa. Jest to w zasadzie w warunkach polskich jedyna instytucja, która ze swoich statutowych zadań, jak i również ze względu na odpowiednio przygotowaną kadrę, jest powołana do tego, żeby te rzeczy badać i programować. Myśmy w latach 1999-2002 czy 2003 prowadzili ogólnopolskie badania, zresztą sponsorowane przez Komitet Badań Naukowych i przez Ministerstwo Zdrowia, dotyczące badań stanu odżywienia i żywienia chorych w szpitalach. Z tych badań wynika jednoznacznie, że w populacji polskiej około 40% pacjentów zostaje przyjmowanych do szpitali w stanach niedożywienia. Natomiast okazuje się, że w trakcie pobytu szpitala, w szpitalach wychodzi więcej pacjentów z objawami niedożywienia, niż do niego przyszło. To oznacza, że żywienie w szpitalach nie spełnia tych warunków, które powinno spełniać. Te badania pozwoliły nam ujawnić stan obecny, pozwoliły stwierdzić przyczyny tych stanów, pozwoliły pokazać, jaki jest wpływ prawidłowego żywienia i walki ze stanami niedożywienia na długość trwania choroby, na ilość powikłań, na śmiertelność chorych, na skuteczność zabiegów operacyjnych, to jest szalenie ważne, zwłaszcza w ciężkich operacjach. Pozwoliły również stworzyć warunki do prawidłowego funkcjonowania pionów żywienia. Pokazano, jak powinna wyglądać prawidłowa struktura tych pionów, jak powinny być wyposażony w sprzęt i personel, jak powinien personel być dokształcany, jaka powinna być dystrybucja posiłków. Stworzono również pewne techniczne podstawy ułatwienia pracy tym pionom w postaci stworzenia w Instytucie programów komputerowych dla oznaczania stanów energii, prawda, planowanych posiłków, ich składu. Jednym słowem, stworzono bardzo ważne podstawy do prawidłowego funkcjonowania. To wszystko zostało opracowane w dużym opracowaniu monograficznym, w książce, która liczy około 700 stron. I te opracowania zostały rozesłane wszystkim szpitalom w całej Polsce, to jest ponad 700 placówek, do wdrażania. No niestety sytuacja nie uległa jakiejś istotnej poprawie, no ze względów najprawdopodobniej ekonomicznych. Również Instytut w ostatnich kilku latach ponownie, prawda, ten temat poruszył i również opracowano monograficzne, bardziej takie skondensowane wydanie na temat zasad prawidłowego żywienia w szpitalach,
które również było dystrybuowane w podobny sposób. Chciałem jeszcze powiedzieć, że również Naczelna Izba Kontroli, która prowadziła kontrolę żywienia szpitalnego w latach chyba 2004-2008, również zwracała na te wszystkie elementy, o których mówimy, uwagę, wskazując na niedostatki i braki i zwracając uwagę władzom szpitalnym, również i państwowym, na potrzebę tego wyrównania. Więc tutaj rola Instytutu w zakresie żywienia w szpitalach jest ogromna i powiedziałbym wiodąca. I te opracowania, o których mówimy, stwarzają niewątpliwie podstawy do prawidłowego organizowania i funkcjonowania tych pionów żywienia w szpitalach, ale niestety warunki bieżące, ekonomiczne nie pozwalają prawdopodobnie na pełne ich wdrażanie, stąd mamy ciągle sytuacje wykazujące znaczące braki w żywieniu chorych w szpitalach. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.